Witam, już za chwilę rozpocznie się mecz, który komentować będzie wraz ze mną Roman Kołtoń. Roman, chciałbyś coś dodać? Dzień dobry, witaj Mateusz. Bardzo się cieszę, że mogę z tobą komentować to spotkanie. Przed nami spotkanie towarzyskie, ale wielkie futbolowe indywidualności obecne na boisku dają z siebie wszystko w każdym meczu, niezależnie od jego stawki. Rozpoczynamy mecz. Kibice obu drużyn dopingują swych pupili jeszcze głośniej niż zwykle. Zobaczymy, czym nas zaskoczą piłkarze obu drużyn. Bramkarz widział, że ten strzał nie wpadnie do siatki. Akcja była niezła, ale strzał kiepski. Grela. Strata. Dobre podanie. Strzał oddany, ale nie mógł zagrozić bramce rywali. Roman, ta gra od początku prowadzona jest w szybkim tempie. Tak, wydaje się, że trudno będzie utrzymać takie tempo przez całe spotkanie. Mateusz? Naprawdę piękne odebranie piłki. Zagrożenie minęło. Rozgląda się za partnerami. Odbiera piłkę rywalowi. Dobra postawa obronna. Bolano. Za nami 15 minut. Colli. Budan. Bolano. Nie, nie tym razem. Castellini. Grela. Jest już w polu karnym. Próba strzału. Strzał wychodzi poza linię po odbiciu od obrońcy. Do celu. Na środek. I Luis Garcia. Niesamowity rajd. Podanie na skrzydło. Kolejny strzał zablokowany przez bramkarza. Pewnie się zastanawiają, co trzeba zrobić, żeby tego bramkarza dziś pokonać. Pozostał kwadrans do zakończenia pierwszych 45 minut. Colli. Dobre dośrodkowanie może dać pierwszego gola. Fowler. Odbiera piłkę. Morfeo. Dobre podanie. Dobre dośrodkowanie. Oto Luis Garcia. Szaleje na boisku. Podaje na skrzydło. Strzał niecelny. Zabrakło tym razem precyzji. Okej, może i nie strzelił bramki, ale pokazał, że w obronie rywali są luki. Zakończyła się pierwsza połowa i zespoły schodzą do szatni. Myślę, że obaj trenerzy będą mieli sporo do powiedzenia swoim zawodnikom. Roman, podziel się z nami swoimi odczuciami odnośnie tej połowy. Masz rację, Mateusz. Jeśli będą potrafili utrzymać się przy piłce nieco dłużej, to mają szansę odnieść zwycięstwo. Rozpoczęła się druga połowa. Czy piłkarze zmienią coś w swojej grze? W przerwie nastąpiła zmiana stron boiska. Mądry ruch i przejęcie piłki. Przechwycił piłkę. Szuka wsparcia ze strony kolegów. Oddał strzał. Boczna siatka. Miał inne opcje, ale zdecydował się na samotny rajd. Chyba nie była to dobra decyzja. Mądry ruch i przejęcie podania. Obrońca przewidział ten ruch. Czeka na wsparcie ze strony kolegów. Prostopadłe zagranie. Obrona wybawiła bramkarza z tarapatu. Wrzut z autu. Górna piłka za plecy obrońców.
Zagrożenie zostało odsunięte. Dobrze czyta grę. Bolano. Doskonale powstrzymał atakującego. Fowler. To bardzo groźne podanie. Bramkarz nie zasypał gruszek w popiele. Wyszedł do piłki i przejął ją. Fernando Couto. Upłynęło prawie 75 minut meczu. Rozgląda się za partnerami. Wpada w pole karne. Nadzwyczajna bramka. Wreszcie przełamali impas. 30 minut drugiej połowy za nami. Nareszcie strzelili pierwszą bramkę. Objęli prowadzenie. Jak twoim zdaniem potoczy się teraz ten mecz? Cóż, z punktu widzenia kibica, bramka to dobra wiadomość. Ich przeciwnicy nie mogą teraz spokojnie siedzieć i patrzeć, jak tamci grają. Atakujący coraz bardziej naciskają. Będziemy mieli aut. Pole karne. Luis Garcia. Niezwykła bramka. W pełni panują teraz nad przebiegiem meczu. Przy tej bramce pomógł mu jego snajperski instynkt. To zabezpieczenie. Chyba Roman wpuścili bramkę w najgorszym z możliwych momentów. No cóż, masz rację, Mateusz. Teraz trzeba pójść na całość. Cardone. Mamy ostatnie 5 minut. Contini. Budan. Contini. Fowler. Oto Luis Garcia. Szaleje na boisku. Okazja na kontrę. Idealne wyłożenie. Bramkarz wychodzi i łapie piłkę. Sędzia kończy to spotkanie. Dzisiaj rozegrali doskonały mecz. Ich trener będzie więcej niż zadowolony z faktu, że jego podopieczni okazali się zwycięzcami w takim stylu. Roman, czy twoim zdaniem mecz przebiegał w zgodzie z oczekiwaniami? Raczej tak, jednak nad kilkoma aspektami gry muszą jeszcze popracować. Tym samym nasza relacja dobiega już końca. Wielkie podziękowania dla współkomentującego ze mną Romana Coutonia. Cała przyjemność po mojej stronie. Mamy nadzieję, że niedługo znów się usłyszymy. Do usłyszenia.